sobota, nawet nie wiem, który sierpnia, bo opaska Xiaomi, ta Mi Band 7 Pro czy coś, zalała się na basenie ostatnio, jak byłem z dzieciakami. Dziwne to, przecież tam nie ma jakiegoś ciśnienia, nie wiadomo na ile, na jakąś głębokość nie schodziłem. Na metr, półtora, góra. Popadało, jak widać, burza była rano, 4 litry spadło, ale kombajn jest tam w cichoburzu, trzeba pojechać ciągnikiem i spróbować. Może coś się udało kosić. Z tego z pół hektara 5 worków przytuli. 5 worków przytuli. Przytuli, a nie widać, ale musicie mi uwierzyć, że to jest przytulia. Że to jest przytulia. Przytakiem przesiane. Zobaczcie, jak wygląda. Widzieliście w zbiorniku podczas koszenia, jak wyglądało. I wygląda teraz to tak. Tak to wygląda. Dzień, gdzie się trafia, ale to też i od miedzy na tym dużym kawałku. Na tym dużym kawałku była też, więc z tym, co wysypałem tu naprzód, też trochę się nakosiło tej przytuli. Tam na dole jest szmatka i tu jeszcze podawane, żeby tam nie sypał się rzepak. Pszenica się nie sypie, a rzepa gdzieś tam podczas jazdy, jak się rusza, to się sypie. Na klapie też mam daną uszczelkę. No i to. Nie będę z tym jechał, bo jak się nie zmieści, no to będzie słabo, więc to przesypiemy zaraz. Przesypiemy zaraz na małą autosankę. No, autosanka to chyba jest. Ktoś mi mówił, że żeby się nie sypało, to muszą być takie zawiasy. Ja mam takie zawiasy ze śrubą. O. Ale to mimo to jest stare. Gdzieś tam coś pokrzywione. I pszenica ok, ale rzepak to wiecie, jak to jest z rzepakiem i szczelnością. To jest wydajność. Kurde, dopiero włączone. Dopiero co podniosłem. Trzeba będzie podjechać zaraz. Będziemy próbować. Muszę pozamykać przenośniki, bo tędy się woda lała z deszczu. Raczej tym kłosowym nie, ale tym ziarnowym tak. Jeszcze tamten, a tamten jest. Ale się nazbierało wszystkiego. Jak to fajnie śmierdzi. Oż ty. Patrzcie. O Jezu. Jeszcze z jęczmieniem. Taki fermentacyjny zapach. Teraz, żeby to szczelnie zamknąć. Sypało. Rolnik śpi, a jemu samo rośnie. A później samo pieniądze od razu na konto wpływają. Nie wiem, może się uszczelni. Weź to odstaw, żeby się nie grzało. Nie wiem, obniżyłem trochę kamerę, bo zauważyłem właśnie, że jest. Czekaj, to. Zauważyłem, że za nisko miałem tą kamerę. Znaczy, za wysoko, znaczy. Nie wiem, próbować zaraz.
Ja będę musiał się tutaj gdzieś przeciąć. On już biały się zrobił po tych deszczach, on wygląda jak... Jak wyłuskany, nie? Tak, jakby wysypany był już. Dobra. Ale przenośniki... dalej pachnie. Tak? No. Czujesz? Ja nie czuję. Przenośniki zamknięte. Teraz klima będzie lepiej chodzić, jak już obrotów dostanie. Obroty bębna, o, trzymają się. Dobra. Próbujemy. Muszę się gdzieś to przykosić przez jakąś ścieżkę. No, to tamtą drugą chyba. Muszę tutaj trochę miejsca mieć. Patrz, coś kurzy nawet. A jak z tyłu? Wiesz co, ja zaraz wycofam i pójdę sprawdzę, czy tym przenośnikiem się nie sypie, co go zamykałem, wiesz? Czy tam się uszczelniło. Tą ścieżką gdzieś pojadę. Jak ja tylko sobie przelecę szybko tam. Dobra, zmniejszę obroty, żeby szybko nie wyrzuciło tego tych nasion. O, kurzy się! Dobry znak. Dobry znak. Moje kolana, nogi. Nic się nie sypie. Nic się nie sypie. Dobrze jest. Dobrze w sumie, że mam rzepak, bo w nic się innego prawie nie da wjechać. To zapomniałem zdjąć. Coś się zepsuło. Nie chcę opuścić. Co jest? Ty, ja nie wiem, czy nie ten, nie zablokowało się. Ale jakim cudem? Tak, to wygląda na to, jakby się opuściła ten blokada do hedra. Czy że na szczęście to żadna awaria, ale... Ale jakim cudem? No. Odpięło się gdzieś tutaj. Ale jaja. Weź opuść. Ścieżkę sobie wjadę tym dziobem. Tylko chyba w tą stronę wolę. Jakoś tak. O, lepiej tu widać jest. Albo mi się wydaje, że lepiej. No, kolejny raz zaczynamy żniwa, także zostawcie subika, łapkę w górę i lecimy. Nie? Aż do następnego deszczu. Tak. No daleko chyba nie zaleci. No może dzisiaj to wykosimy. Z
co, aż mi się nie chce sprawdzać wilgotności. Tylko to trzeba łapać. Nie, no później sprawdzimy jak ten. Nawet jakbym zbiornik nakosił, to nic się nie stanie. Nie chce mi się tam włazić do zbiornika, już. Już człowiek nie ma 20 lat. No nie. O, teraz słońce nie daje, w kabinę to czuć trochę tą klimę, nie? Już. Już mówię, nie nabijałem w tym roku, także ona z tamtego roku została. Także jakaś jest tam trochę szczelna. Całkiem leży na ziemi, taki przełamany trochę, pochylony. Ale coś tam się będzie sypało z tego, bo jego pochyliło już po kwitnieniu, bo jak robiłem płatka, to tutaj wszystko ładnie stało, nie? Niektóre rzepaki ludzie mieli już leżące, jak płatka robili. To tak samo jak z pszenicą, jak za wcześnie położy ją, no to nie naleje tego ziarna dobrze, a jak później, to tyle, że jest pochylone i zobacz, to co odcina, to spada. Miernik plonu, miernik wilgotności, to może to nie jest ten miernik wilgotności super idealnie dokładny, ale mniej więcej pokaże. Jak wiedzie, wiesz, pokaże mu 15, no to nie wiem, to nie będzie kosił, nie? Ale jak pokaże, nie wiem, 13, coś, 14, no to może będzie kosił. A ja tutaj muszę, widzisz, zatrzymać się i włazić do zbiornika. To mój pomiar już tam może być bardziej wiarygodny, tym wilgotnościomierzem takim. Normalnym.
zwierzątka miały. Bo tutaj z wiosny widziałem ten. Z wiosny czy z jesieni? Włosie, co ci mówiłem. Na wiosnę, nie? No. Ja chyba RSM rozlewałem. Tutaj chyba jest kwaśna gleba. Zobacz, jakie tu jest zachwaszczenie. Takie obfite zachwaszczenie zazwyczaj oznacza niskie pH. Jeszcze takie specyficzne chwasty. O, czekaj, tutaj przyjadę. Muszę sobie zrobić miejsce. Zawrócić. Ale było to. Zobacz, jak skuł. Jak się odlepia, widzisz? Masakra. Teraz tak, tyłem musimy zarzucić w lewo, bo tył skręca. I teraz w prawo, znaczy no, tył w prawo, by nam cyk i mamy ładnie zawrócone bez strat. 31 stopni na dworze jest, a jest tak duszno i a słońce nie jest jakieś ostre. Najpierw było słońce za chmurami, to było 29. Wyszło słońce 31. A... Pytaliście mnie o ustawienia, czyli tak, sita żaluzjowe górne zamknięte, dolne zamknięte, obroty 500, sami 550, 500-550, wiatr, nigdy nie wiem, którego tutaj odczytywać, czy to jest 600, czy to jest 1200, jest na 6 i na 12. Czasami jak dużo leci śmiecia, no to na 650. A prędkość mam akurat teraz 3,5 na godzinę. 4,20 header, szerokość 5 klawiszy. Model kombajnu 1170 John Deere. 89 czy 90 rok. Bez hydrostatu. 150 koni silnik, bardzo mało pali. 16 litrów mu wystarczy, w rzepaku mniej nawet. Godziny 4200. Jak kupiliśmy, miał 2800. Także ten kombajn polecam. Jak znajdziecie w dobrym stanie, to to i nawet warto więcej za niego zapłacić. Ogólnie szukajcie takich modeli droższych, bo te najtańsze będą już raczej mocno zużyte. Może to się wydawać śmieszne, ale polecam pojechać z czujnikiem lakieru. Tak, dobrze słyszycie. I sprawdzić rurę wysypu. Bo często bywa tak, że jest pogięta i ktoś po prostu zaszpachluje to wygięcie, zamaluje i będzie wyglądała jak prosta. A po sezonie będziecie mieli dziurę wytartą.
mocno zwariował czujnik strat. Nie wiem, może tutaj stojący trzeba zwolnić do 3 na godzinę. Albo po prostu coś tam, czasami coś tam się przyklei, jakieś zielone coś i zakłóca go, wariuje. O. Zwolniłem, a może i... jeszcze tam się wychyla. No, ale już klapka zasypało. Wiesz, jak będziemy tylko tam jeździć takim mniejszym tym, no to więcej obkosimy. Bo tak jakby dookoła, to tylko raz dookoła i sypanie. Ale zimne. Dobrze, będziemy już teraz sypać. Dojadę tu do końca, sprawdzimy wilgotność. Sprawdzę wilgotność, a później sobie obkoszę, bo bym musiał się zawrócić, żeby później z pełną nie zawracać. Mam nadzieję, że ten wynik tutaj spod lasu nie zafałszuje nam wszystkiego. Fuu, ale bąki tutaj są. Ja zamknę tą kabinę. Ej, zamknij. Plandeki nie poprawiłem ładnie, bo mokra jeszcze była. O, zobaczcie. Niech se tak wyschnie. Co kolejny deszcz, to coraz więcej białych nasionek. Ale suchutki jest, kurczę, kosimy, będę musiał. Ja już czuję pod ręką. Nie wiem, czy wy też tak macie, że to czuć pod ręką jest. Ostatnio nie było widać pomiaru. Teraz trochę poprawiłem kamerkę, więc może będzie lepiej widać. Siedem i pół. Jać. Może tu mniej padało. Bo tam po drodze, jak jechałem, to dziewczynice kosili. No nic. To ja to dzisiaj muszę skończyć. Jest godzina 16. 32 stopnie. 32 stopnie, jest godzina 16, to mam nadzieję, że ja to skończę. Że jest na co sypać. Pierwsze sypanie. Prawie pełny zbiorniczek. Zmienię sobie, przestawię się. Woda stoi. Ja mówię, kurde, ale tutaj. Oni tutaj przytulię trochę, odsiewali, ale. No. Ale nie. Nie było koszenia. A z tą masą. To nie mruga mi. Nie mruga mi ten. Co mi nie mruga? Ładowanie mi nie mruga.
zaraz, jak tu zawrócić? Tył. Magda jest przy hederze, dobra. A, klapę miałem domknąć. Dopchnąć. Te siłowniki puszczają, dlatego mam te zamki, ale one gdzieś dobrze tam nie trzymają i ostatnio podczas jazdy mi się tam trochę sypało. Te lusterka są fajne. No tak sobie stanę na tej. Ale tu bąków jest. Las. O, tak sobie stanę, będę lepiej widział. No, a tutaj mi się sypało i rękawice wkładałem i później jak docisnąłem, to zostało i ten kciuk palec zerwałem. O, gdzieś się trochę luzowało jeszcze właśnie, trzeba byłoby tutaj dokręcić, dlatego popuszczało. Kubki przytuli? No, kubki przytuli, no. Ładnie idzie. Nie wiem, czy to będzie ostatni. Chyba będzie ostatni zbiornik tutaj na tym. Oj, to na tej przyczepce nie będę ją przeciążał, bo mamy jeszcze całą pustą taty. Tutaj za dużo już nie dostało. Najwyżej na końcu jeszcze tu zesypiemy jakby co. Teraz na ten. No to. Ty co, wlazłby? Kozik by wlazł. No nie wiem. No nie bardzo. Widzisz, jak my nasypaliśmy całą. Całą czwórkę nasypaliśmy z tego. No. Tu jeszcze będzie można dosypać, ale na razie tam. Nie będziemy tutaj męczyć ją. Mam nadzieję, że się uda to wszystko skończyć. Słońce jeszcze wysoko.
jeździ. A mi zostało tylko jeden przejazd w tamtą stronę. No, jest godzina 19:44. Mam nadzieję, że się uda. Znaczy deszczu raczej, żadnych chmurki tu nie widzę deszczowej, więc deszcz raczej mi już nie przeszkodzi, co jedynie może mi zaszkodzić, awaria kombajnu, ale mam nadzieję, że się uda dokosić jeden przejazd w tamtą stronę. Nie jest tak do końca pełna, pewnie tak samo jak wtedy, co na tamtych 4 hektarach, czyli pewnie jakieś 11 ton tam będzie. I ta też nie będzie pełna i też tak może będzie 6-7 ton. Znaczy wtedy było 7... ile? 7600 chyba. Ojojoj. Tak, już słoneczko zachodzi i już będzie źle się kosiło. No, tak, ja wiem, że tam jeszcze jest prawie cała przyczepa, ta czwórka. Słabsza gleba i tu jest zielony, ładny rzepak, zdrowy. Tam jest czarnoziem. Nie wiem, czy to właśnie na tej lepszej glebie było za mokro, czy po prostu tamta strona gdzieś jest może kwaśniejsza. Ale tam wszystko leżało, wszystko było chore. To będzie ten tam wapna może więcej dać. Ja to rozsiewałem, ale po długości, a to może trzeba będzie tam specjalnie więcej przejechać poprzek w tamtym miejscu. No i co ja tutaj dałem na 5 hektarów? Jeden rozsiewacz. To wtedy co od agrolowersów pożyczałem ten RCW i tą kamerkę miałem z tyłu, tak. Te DJI. To wtedy rozsiewałem to wapno, wtedy co to było? Nordkalk ten magnezowy, brązowy. No i żniwa rzepaczane będą skończone u mnie. Tato wcześniej skończył, ja później. Ale i tak, jak tak jeszcze spoglądałem, to jeszcze można było spokojnie znaleźć zielone łuszczyny. Także to jeszcze też nie był taki już ostatni dzwonek dla tego rzepaku. Chyba jest, że tak mi, bo mi nie wciąga tam. O. A, chyba ścieżka jest. O, lisek, no. Wow. A, bo on tak cały czas w tym rzepaku uciekał, aż w ostatnim pokos. I teraz już nie ma gdzie uciec. No. Uciekajcie. Kuleje, no. Ojej. Ano? Ale jak? Nie wie, co ze sobą zrobić. No. Czekaj, zwolnijmy, żeby sobie uciekały.
poleciało, ale one się znajdą później, wiesz. Ja wiem, ale one no. Ucieka, nie wiem, co to. No. Tak. Chyba więcej tu nie ma już. Nie. Zbyt dawno. Chociaż... No, coś, nie? Coś się tutaj patrzy jeszcze. Co by tu coś zostało jeszcze? Nie, może. Tak, może nie widziało, że to mały i tak patrzy za tym małym. No, elegancko. O, jeszcze się trochę nasypało tu. Tacy tyle, tam tyle, no i ta czwórka jeszcze. Tych 5,5 hektara. Dobra, muszę jeszcze tą plandekę poprawić. O, a tu jeszcze tyle na tej przyczepce jest. Rzepaczku. No i przyczepa cofnięta pod dach. Tato ma swoją nakrytą. Deszczu ma nie być. Czyli kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, cześć. Jest godzina 21:48. Żniwa rzepaczane skończone. Sobota dzisiaj. Ciekawe, czy jutro mi się uda sprzedać to, opróżnić. Może wyjęczmień kościół trochę.